Cześć, z tej strony Dilleri, witam Cię w kolejnym odcinku z Minecraft 1.17 na naszym kanale i już jest po świętach, a to oznacza, że pod naszą choinką znalazłem prezent od świętego Mikołaja, więc udało się, Mikołaj posłuchał się nas i dał nam jakiś prezent, ale co jest w środku, zaraz sprawdzimy. W liście kilka odcinków temu poprosiliśmy o axolotla, a nie wiem, czy to się udało, bo axolotly są jeszcze niedostępne, nie wiem, czy dobrze mówię, to słowo jest takie dziwne, ale one jeszcze są teoretycznie niedostępne na survivalu, więc nie mamy jak zdobyć właśnie tego stworka. Jeżeli nie wiesz, co to jest axolotl, czekajcie, muszę się dowiedzieć, co się mówi. Axolotl, okej, więc dobrze mówię. Więc jeżeli nie wiesz, czym są axolotly, są to podwodne stworzenia i wyglądają one naprawdę niesamowicie, a w Minecrafcie wyglądają przeuroczo. Ale oprócz tego mają bardzo ważne zastosowanie. Dzięki nim będziemy mogli robić farmy rybek automatycznych, będziemy mogli walczyć z guardianami i innymi potworami podwodnymi w dużo łatwiejszy sposób. Dlatego też, że atakują one wszystko, co znajduje się pod wodą. No ale właściwie przekonajmy się, czy to jest axolotl w środku, bo może się mylę. Nie! Mikołaj istnieje i to jest na to dobre. Więc zostaw łapkę w górę dla świętego Mikołaja, podziękujmy mu i wow, epicko, jestem ciekaw, jaki to jest kolor axolotla, więc jak mówię, zostaw łapkę w górę i subskrybuj ten kanał i pamiętaj o tym, że odcinki są codziennie o 9.30. Mieliśmy małą przerwę świąteczną, ale już wracamy i filmiki pojawiają się codziennie. Jeżeli chcesz oglądać je razem ze mną i innymi widzami, to zaproszę Ciebie na 9.30, ponieważ właśnie z samego rana są premiery i możemy razem te odcinki oglądać na YouTubie. Musimy w dzisiejszym odcinku przetestować sobie tego axolotla. Zobaczymy, jak on zachowuje się w Minecrafcie. Ale zanim to, muszę Ci pokazać kilka rzeczy, które zrobiliśmy na live streamach, które Cię możliwe, że minęły. W cały styczeń będę streamować Minecraft 1.17 na Twitchu, więc wpadnij do linku w opisie. Zobacz sobie ten linczek, załóż tam konto. To jest Twitch, darmowa strona, na której będę streamować grać na żywo. Jeżeli nie chcesz, żeby Ci nic minęło, to koniecznie wpadaj tam. I zobaczcie, mamy liska. Lisek nazywa się... właściwie to jest lisica. To jest lisica, bo to jest dziewczynka i ona nazywa się Perliska, ale kurczę, schowała się, o co chodzi? Dobra, przestrzegniemy ją smyczą, ale to nie koniec jest, słuchajcie, nowości, ponieważ doszła do nas druga biała istota, którą może już widziałeś, ale zaraz ci pokażę, o co chodzi. Więc chodź Perlisko, chodź tutaj i słuchajcie, Perlisko, o proszę, proszę bardzo. O, to jest ona, jest bardzo dziwna, bardzo dzika. Ale tak, to jest ona, to jest Perliska i uwielbia kurczaki, jak możecie zauważyć, i uwielbia robić fikołki. Jest ona narzeczoną Monaliska, kiedyś może im zrobimy nawet ślub w Minecrafcie, no ale póki co to zajada się kurczakami i jest chyba zadowolona. Myślę, że już niedługo będę wam mógł również pokazać coś fajnego, co będzie w sklepie z Perliskiem, jeżeli chcesz zobaczyć sklep z Monaliskiem, bluzy, koszulki, plakaty i wszystko co najlepsze, case na telefon, to wpadaj, link w opisie. Zapraszam bardzo serdecznie. Fajne rzeczy. A tutaj jest miś Maniek, więc możecie przydać misia Mańka. Jest to miś polarny, który na razie żyje tutaj w piwnicy. Nie jest to może najlepsze miejsce dla misia, ale wkrótce będziemy robić dla niego domek. I był pomysł, żeby ten domek wyglądał w ten sposób, że będzie to jakieś iglo. Coś właśnie ze śniegu, coś z lodu. Gdzie według ciebie powinien mieszkać właśnie Maniek? Mi się wydaje, że fajnie by było też w tamtą stronę, bo tam jest śnieg i właśnie w tych górach może mógłby mieszkać Maniek w takiej grocie. To mogłoby być ciekawe, więc czekam na twój pomysł w komentarzu. Napisz, co ty sądzisz, żeby Maniek mieszkał w tamtej grocie. Znaczy, tam nie ma groty, ale możemy zrobić grotę. Bo myślę, że to byłoby całkiem urocze. Ale również powstało to bardzo brzydkie, ale zejście do lochów. I w lochach jest coś, czego jeszcze nikt z was nie widział, ponieważ w lochach znajduje się łekspiarka. I działa ona bardzo fajnie, bardzo wydajnie. Tutaj na dole są musimy poczekać, żeby były pająki, ale są pająki. Zróbmy małe cięcie i zobaczycie zaraz, będzie pełno pająków i zbierzemy sobie expa. O, widzicie, już spadają. Okej, zobaczmy, minęła minutka i mamy tych pająków, no, kilka jest. Słyszę, że jest też chyba spider jockey, a nie, to jest zwykły pająk. Dobra, więc atakujemy, słuchajcie, też pająki zwykłe. Kurczę, akurat szkoda, że się pojawiają, no ale nie jest źle, jak widzicie, farma działa bardzo ładnie, a wszystkie itemki spadają do tej skrzyneczki, więc w przyszłości już będzie dużo łatwiej enchantować, będziemy mogli w kilka sekund mieć właściwie, który poziom zechcemy, więc całkiem wypas, mamy ekspiarkę i to jest sukces. Długo z tym zwlekałem, ale no po tylu odcinkach, po 400 dniach grania w Minecraft się udało, w sensie 400 dniach minecraftowych, nie, nie,
nieprawdziwych. No dobra, więc zróbmy to, no co na pewno każdy z was ma ochotę, więc zostaw łapkę w górę, a teraz przetestujemy Axolotla. Jeszcze nie widziałem Axolotlów w Minecrafcie. W sensie widziałem je gdzieś tam na YouTubie, na Twitterze, ale nie widziałem ich tak naprawdę w grze, więc mega się jaram. Tutaj, jak widzicie, cały czas farma dyn działa, pracuje hardkorowo. Pełno jest tutaj rzeczy, są naprawdę bardzo fajne farmy, cieszę się, że je zrobiliśmy i trzeba będzie robić ich jeszcze więcej. I właśnie znałem się, jaki sposób zrobić, tak, tu jeszcze nikt nie mieszka, ale w jaki sposób zrobić automatyczną farmę rybek, bo mi się wydaje, że dzięki właśnie axolotlom jest to możliwe. Więc możemy wypuścić axolotla, tak, ale tutaj nie ma żadnych stworzeń, które zaatakuje. No dobra, na razie wypuśćmy go do takiego bajorka i zobaczymy, co się stanie. Jaki ma kolor? O, ma... o mój Boże, to jest mój ulubiony kolor! To jest mój ulubiony kolor, czekajcie, to jest axolotl, który jest biały. I ma takie fajne zdobienia. W momencie, kiedy trzymamy w ręku tropikalną rybę, on jest w stanie, słuchajcie, nam pomagać, ale no ja nie mam teraz tropikalnej ryby, więc nie zrobię nic z nim, ale zobaczmy, jak on wygląda na lądzie. Wow, nie, nie, to jest jednak różowy, ale i tak wygląda cudownie, bardzo fajnie. Dobra, okej, okay, on powinien być w wodzie, więc weźmy go właśnie do naczynia, jak się mówi, do wiaderka, bo właśnie w wiaderku trzeba trzymać axolotly i poszukajmy jakiegoś miejsca z rybami, albo choćby z jakimiś kałamarnicami, tak, żeby zobaczyć jego zabójcze właściwości. O, tam jest jakaś kałamarnica. To brzmi jak dobry pomysł, to brzmi jak dobry plan. Zobaczmy, czy axolotl upoluje te kałamarnice. O, i rybensy, więc pyk, do ataku axolotl. Czy on zniknął? O mój Boże. Nie, on jest, tylko że inny kolor. Lol, myślałem, że będzie zawsze taki sam, ale jednak nie. Dobra, atakuje, atakuje, zabójczo. Wow, ale on ma tempo, wy to widzicie? On w kilka sekund zabił wszystkie te ryby, dwie ryby. I wybija po prostu, wow, cokolwiek w tym jeziorku jest żywego. Oprócz nas, na szczęście, to już nie istnieje. Jakby to jest epickie stworzenie, strasznie mordercze. Ale czemu on tak morduje? W sensie, to nie ma żadnego sensu, on tego nie je, on to po prostu rozwala. Złoty axolotl, przepiękny, przepiękny, on jest jeszcze jednak ładniejszy. A to tak działa w takim razie, że za każdym razem jest on inny. Jak widzicie, one są jeszcze niedopracowane, bo taka to tak się nie powinno działać, ale... Okej, okay, no nie, teraz jest różowy, wcześniej był żółty. Okej, okay, w sumie każdy jest piękny, naprawdę wszystkie te axolotle są naprawdę cudowne, więc ja się mega jaram. I zastanawiam się, w jaki sposób zrobić farmę ryb. Wydaje mi się, że martwe ryby wypływają na powierzchnię, prawda? Czekajcie, zobaczmy. Ustawmy axolotla. Okej, okay, wpływaj do jeziorka, dobra, i zaatakuj te ryby. Te ciała ryb powinny wypłynąć na powierzchnię. To oznacza, że bylibyśmy w stanie zrobić jakiś mechanizm, który będzie wszystkie ryby z powierzchni jeziora po prostu transportować do naszej skrzynki i przypalać. Cudowne. Według mnie trzeba będzie to zrobić i koniecznie będziemy musieli zdobyć tropikalne ryby po to, żeby wyruszyć na podwodną świątynię właśnie z naszym nowym przyjacielem. Ej, chwila, mamy nowego przyjaciela. A to oznacza jedno. Słuchajcie, piszcie w komentarzach imiona dla tego axolotla. To jest coś, co musimy nazwać, się stworzonko. Wow, wow, czy to widzicie, ile mamy ryb? Mamy 10 ryb, a nawet nie zrobiliśmy nic innego poza pływaniem dookoła tego axolotla. Kozacko, to jest naprawdę kozackie stworzonko. Mega się jaram, jesteś super axolotl, epicki. Dobra, nie zgubmy go przypadkiem. Ryby wypływają na powierzchnię, więc przynajmniej tyle. Wszystko wiadomo, jak robić. Okej, okay, zbierzmy to i wróćmy do domu. Póki co tego axolotla również myślę, że musimy umiejscowić w jakimś akwarium w naszym domku. Zasługuje na jakieś miejsce. Nie powinien mieszkać w kurcze dzbanie. To nie jest miejsce na żywe stworzenie. Normalnie o mały włosek, abym zapomniał o jeszcze dwóch zwierzakach. Ale to jest zwierzyniec, totalnie dużo ich jest. Ale słuchajcie, dwa kolejne zwierzaczki. Jeden nazywa się Kłoda, jest to nasz kotek. A drugi to też jest kotek, tylko że jeszcze imienia nie ma. Czy to jest on? Kurczę, chyba tak. Tych kotów jest dużo. On jeszcze nie ma imienia, tak, to jest katan. Tutaj jest dragon. Jeju, ile ich jest. Strasznie dużo, ale to bardzo dobrze, bo kotów musimy mieć dużo, bo achievement, słuchajcie, jest ciężki do zdobycia, bo żeby mieć achievement za nie przygodę, tylko rolnictwo, trzeba, słuchajcie, oswoić wszystkie odmiany kotów, a mamy dopiero 4 z 11. Więc jeszcze troszeczkę tych kotów będziemy musieli oswoić, ale to bardzo dobrze, fajnie, że one sobie tu mieszkają w naszym domu, myślę, że jest dużo przyjemniej, jak tutaj miauczą, a teraz lecimy spać. Robimy akwarium dla axolotla. Wydaje mi się, że najsensowniejszym miejscem byłaby nasza sypialnia. No bo tak, tutaj miejsca już nie ma. Tutaj miejsce w sumie jest. What? What? Co ty tu robisz?
Jakby z jednej strony chciałbym cię oswoić, ale chyba nie mam miksturki. W sensie uleczyć. Wow, jakby. Jakim cudem w las tu są? Jak przecież tu jest. Patrzcie, ile tu jest świateł! Przecież tu jest wszędzie jasno. Dobra, nie mam żadnego pojęcia. Trochę mi to zaniepokoiło, bo boję się, że kiedyś przyjdzie jakiś zombie, jak mi zabije naszych osadników. Ale póki co jest git. Póki co jest git. Może to nie. Wszędzie jest światło. Bardzo dziwne. Nie mam pojęcia, skąd on tu. Ale dobra, kontynuując nasze problemy z akwarium, w sensie z dylematy, gdzie je postawić. Wydaje mi się, że najfajniej będzie postawić akwarium albo tutaj przy łóżku, albo tutaj. I chyba to jest właśnie to miejsce. Więc zbierzmy sobie naszą siekierkę i rozwalmy tą ścianę. Obrazy Monaliska są w innych miejscach w domku, więc na szczęście nie ma żadnej tragedii. Swą drogą pamiętaj, piękne krzuleczki, link w opisie cały czas. Wpadnij, kup, jeżeli jeszcze nie masz. Swoją drogą, bardzo dużo osób zostało, widziałem na święta od Mikołaja, więc powiem wam, Mikołaj to się jednak zna, kurczę, dobre prezenty przynosi na święta. Nie, myślę, że to akwarium będzie potrzebować kilka rzeczy. Nie będzie wystarczyć, czy jest sama szyba i woda, chociaż to jest, wiadomo, podstawa każdego akwarium. Nie wiem w sumie, czy taka szyba... jeszcze to przemyślimy. Myślę, że będzie potrzeba również jakichś dekoracji, żeby coś było na tym dnie oceanicznym. Więc co to może być? Na pewno fajnym pomysłem będzie zrobić podłogę z piasku. W sensie, wiecie, dno akwarium z piasku. Jakieś może magmy, czy coś takiego, żeby jakieś bąbelki latały przynajmniej. Myślę, że to też dobry pomysł. I akwarium będzie miało taką wielkość, o takie 2x3 w środku będzie. To będzie dobra wielkość naszego akwarium. Super. Z czego zrobimy ściany? Ściany. Może właśnie z takich ciemnobrązowych desek? Nie będzie to wyglądało, wiecie, jak właśnie ocean, ale myślę, że będzie przynajmniej fajnie klimatycznie to jakby pasowało. Plus zrobimy jakieś na przykład lampki na górze i wtedy to będzie naprawdę fajnie się komponowało, że będzie tak troszeczkę przyciemnione, ale jednak ten axolotl będzie oświetlony. O, idealnie starczyło. No przecież, jasne, że to jest dobry pomysł. Ukryjemy, słuchajcie, zrobimy tutaj glowstone jeden, a resztę sufitu myślę, że możemy, w ogóle tak będziemy się tutaj zasłonić ziemią, o tutaj u góry, bo nie chcemy, żeby wystawało akwarium nam z dom, wiecie, z góry, okej, więc tutaj zrobimy jeden glowstone, a dookoła musimy poustawiać jakiś inny ciekawy bloczek. Ja, co jestem biedny? Nie, słuchajcie, na ostatnim live'ie, w trakcie wyprawy, udało nam się znaleźć też coś fajniejszego, myślę, tutaj niż glowstone. Tylko, że nie mogę teraz tego znaleźć. Co się dzieje? Okej, mamy kryształy pryzmarynu. I wydaje mi się, że z 4 kryształów pryzmarynu będziemy w stanie zrobić... Nie. Ej, jak się robi latarnię? Latarnię morską robi się... O nie, potrzebujesz odłamków pryzmarynu. A, no to wiecie co, nieważne, nie było tematu, jednak zrobimy to zwyczajnie. A, bo i nie, zrobimy ze światłogrzyba, pyk, bo nie mam glowstone'u, jestem biedny, okej, wszystko zużyłem. Więc ustawię sobie ten światłogrzyb, to brzmi strasznie głupio, ale wygląda dobrze, więc czemu nie? I zobaczmy, jakby na przykład wyglądały z takiego właśnie bloku purpurytu, purpurowych płyt, nie wiem, jakichś takich purpurowych filarów, coś takiego. To jest purpurowa płyta, okej, to nie, to zostawmy tak. Zobaczmy, jakby wyglądało taki sufit. To może wyglądać średnio, bo łączymy naprawdę bardzo randomowy sposób rzeczy. Piach, drewno, fiolet... Nie, to nie jest pomysł. Jakby to jest dobre, to jest git, to mi się podoba, ale to nie, znaczy ten fiolet tu nie pasuje kompletnie. Coś innego, chwila. Może jakieś kamienie, czekajcie, zobaczmy, jak to by wyglądało. Tutaj postawimy jakieś popękane kamienne cegły, tak w ramach dekoracji, to wygląda zawsze fajnie. Tutaj damy jakieś zamszone cegły, nie wiem, czy nam tutaj one pasują, ale... A tutaj takie, okej. Okay. To wygląda ciekawie dosyć, w sensie... Nie wygląda źle na pewno, tak jestem pewny. I na przykład tu możemy postawić też bąbelki. Więc tu będą bąbelki. Damy jeszcze jakąś rafę koralową. Grafę koralową. No i będzie, myślę, bajerancko. Więc po prostu postawimy tutaj też choinkę. Okej, okay, wygląda całkiem nieźle. Jest symetrycznie. To się szanuje. To nie jest symetryczne, ale to nie jest ważne. A może jest, czekajcie. Zróbmy to, żeby to było jednak wszystko ładnie, prosto i cacy. Pyk, okej, okay. Jest lepiej, jest dużo lepiej. Więc git, mamy to zrobione, lećmy teraz po jakieś gloniska. Nie jestem pewny, czy ja takie rzeczy tutaj mam. Chyba takich rzeczy tutaj nie mam, bo nie latałem po dnach oceanów. Ale spokojnie,
to się da załatwić. Chwila, gdzieś tutaj mamy trzcinę cukrową. Zróbmy sobie dużo papieru. Okej. Zróbmy fajerwerki. I lećmy poszukać jakiegoś oceanu. No bo tutaj w tych jeziorkach to ja nic raczej nie znajdę ciekawego. Chociaż wyglądają one całkiem ładnie i jednak coś tutaj... Coś tutaj jest. Okej. Czy ja mam właściwie... nożyce? Oczywiście, że nie. No to się zawracamy. Dobra, mamy nożyce, szybkie porządki w ekwipunku i możemy lecieć z powrotem po te trawy morskie. Chlup. Okej, dzień dobry, ja przyszedłem po to i po to i po to i w sumie więcej to już lepiej chyba nie brać, bo i tak to się nie zmieści tam w tym małym akwarium. Więc lecimy. Przydałoby się jakieś, wiecie, inne fajne ozdoby podwodne, ale ich nie ma tutaj, więc nie. I tak będzie to wyglądało fajnie, bo wiecie co, mi się wydaje, że nie ma też co przesadzać, jak to jest akwarium naprawdę małe. Będzie tam mieszkać jeden stworek i gdyby było, wiecie, taki jeden mały stworek i milion jakichś kwiatów podwodnych, dziwnych rzeczy, to by było za dużo. Myślę, że jednak taka, wiecie, prosta trawa, proste bąbelki i w sumie jest cacy, oświetlenie jest. Czego chcieć więcej od życia? Albo od akwarium w sumie. Pyk, i mamy trawę morską, elegancko. I tak już wiemy, gdzie są żółwie, zapomniałem powiedzieć, bo może nie każdy oglądał live, jak mówię. I pewnie niedługo pójdziemy właśnie na streamie na żywo po żółwiksy, więc oglądaj live'y. W ogóle ja się nie mogę doczekać sylwestrowego streama, o którym nawet nie wspominałem. A 31 grudnia, godzinie 10, będzie transmisja na żywo, ale o tym jeszcze powiem wam więcej potem. Zrobimy jakieś fajerwerki, pokaz i tak dalej. Myślę, że będzie śmiesznie. Ustawmy naszego morskiego potworka, zabijakę. Okej, akwarium, zamknijmy go i jest cacy. Jej, to wygląda nieźle, to wygląda dużo fajniej niż wcześniej, jak to nic nie było takiego. Mamy więc aksolotla, który będzie pewnie wypływać przez bąbelki, których, kurczę, szkoda, że nie widać przez szybę. Myślałem, że będzie widać, ale jak widać, nie widać. Ta trawa morska troszkę bardziej wyrośnie z czasem, myślę, że będzie to fajnie wyglądało. I te szyby, wiecie co, jakby ta góra jest dobra, ale te szyby... Chyba bym wymienił na jakieś bardziej przejrzyste, bo te są takie, wiecie, mało co widać przez nie. Przez te tym bardziej będzie sobie widać wszystko, tak mi się wydaje, ale możemy sprawdzić, w sensie wątpię, bo one są raczej takie przyciemniające niż, wiecie, przejrzyste, więc okej. Nie. W sensie, wygląda to ciekawie, wiadomo, bo to szkło jest po prostu ładne, ale nie, w połączeniu z tym, że tam jest ciemno, to źle działa, więc chociaż... Nie, chyba nie. Słyszę, że Bobert walczy z jakimś zombiakiem. Bobert, co się dzieje? Tutaj się zespawnował z Kubanem. Tutaj, słuchajcie, musimy naprawdę uważać na tych zombiaków, bo cały czas się zespawnują. Niby jest wszędzie oświetlone, ale jednak nie. Więc Bobert żyje cały czas, bardzo dobry. Liskuchy, trusku! Czekajcie, ja muszę go złapać z Kubanego. Nie mam linki. Nie złapię go, ale jeszcze do niego wrócę. Zużyliśmy coś linkę w dzisiejszym odcinku, nie pamiętam na co. A, chyba na liska tego, lis... Na perliskę zużyliśmy tam, ją przywiązaliśmy, bo ona się mi zachowywała. Okej, będę musiał tam wrócić jeszcze. Ale póki co, słuchajcie, zróbmy może szyby. Takie, wiecie, szyby, nie że szkło szyby. Czyli jakby wyglądało to wtedy, bo może będzie to właśnie dużo przyjemniej. Tak mi się wydaje przynajmniej. Sprawdźmy to i tak. Tak jest dużo lepiej. Co mi tak mi się wydaje. Coś się szkoda, że na Axelot lata dziwnie, ale poza tym naprawdę fajnie. Myślę, że jak jest jaśniej, to jest przyjemniej, a to, że tam jest ciemno w tle, to jest tylko na plus, dlatego że ten Axelot jest bardziej widoczny. Więc wszystko jest cacy. Złapmy teraz tego liska chytruska z Kubańca. Kolejny odcinek mi zjewa. I myślałem, że go zabiłem, ale jednak jak widzicie, on powstał z grobu. Ten lisek jest nieśmiertelny. W sensie nie ja go zabiłem, żeby nie było, tylko impostor. Impostor piesek, który już jest w lochu. Tu jesteś! Stój w imieniu prawa! Okej. Posłuchał się mnie. Widzicie? To jest respekt. Ej, to gdzie my go zamkniemy? Bo w lochu nie ma miejsca na kolejnego więźnia. Dobra, póki co musimy go tutaj zrzucić. To będzie traumatyczne, bo to jest bardzo straszne zejście. Okej, wejdź tu, lisku, wejdź. Okej, prawie, na szadę? Może jak ja zeskoczę, to ty... Nie, to jest naiwny. On tu nie zeskoczy. Szybko! Złapmy go! I już go nie ma. Nie, jednak jest. Siema. Ej, ty... Masz linkę w buzi. Weź kurczaka może. Co ty na to? Kurczak za linkę. Okej, to jest dobry deal? Kurczak za linkę? Nie chcesz? Hej, to jest... Już... O, chcesz. Elegancko.
Może nie jesteś taki zły, jak o tobie mówią. Jakby miał bardzo dziwne plany wobec Cyryla, co mnie niepokoiło, ale może on, słuchajcie, nie chce źle ten język trusek. Może to piesek impostor jest tym, wiecie, tym złym gościem w tej okolicy. Tak czy siak, dla pewności, ja go może słuchać. O Jezu, to źle wyglądało, dobrze, tam jest woda. Na wszelki wypadek, ja go tutaj, kurczę, zamknę, póki co, stój. Gdzie on wlazł? Co on robi? Co on odwala? On jest szalony. Szalony lis. I go przywiążmy może, o tu, perfekcyjne miejsce, na skalę truska, on nam tu nie ucieknie. Tutaj jest ten, wiecie, impostor skubany. On zabija liski, on był niegrzeczny. Będą mu pajojajonki, piękna eksperka. Nareszcie tak się cieszę, że ona jest, tak długo jej nie chciałem robić, bo nie umiem robić ekspiarek, to mi zajęło dosyć długo, musiałem jakieś tutoriala robić. I tak tutaj wszystko to ozdobimy, spokojnie, tu będzie jeszcze pięknie, to wiadomo, ale to za jakiś czas, póki co. Ja się muszę nacieszyć, jak pyk, elegancko. I no, reperują nam się, pamiętajcie, na wszystkim mending, tylko przypominam. I super, i nie wiem, po co nam jest tyle nici, po co jest nam tyle oczu pająka, ale fajnie, że je mamy. Więc wydaje mi się, że to by było na tyle w tym odcinku. Napisz koniecznie, gdzie według ciebie powinien zamieszkać miś Maniek. Tutaj jest jakiś śnieg gruby. Mi się wydaje, że fajnym pomysłem byłoby, żeby zamieszkał właśnie on tutaj na tym wzgórzu, byśmy mu zrobili taką grotę, ale widziałem też, że dużo osób mówiło, żeby zamieszkał w iglo. Więc czekam na twój pomysł, napisz go w komentarzu, a już jutro o godzinie 9:30 zobaczymy się na kolejnym odcinku z Minecraft 1.17. Wpadnij teraz na kartę, wyświetlać się na ekranie w takie miejsce, playlista, i tam można znaleźć wszystkie odcinki z tej serii. Ja mogę się dowiedzieć, że jeszcze niektórych może mogłeś nie widzieć, więc wpadaj sobie, kliknij teraz na ekran i do zobaczenia w poprzednich odcinkach. Cześć!